30 sierpnia obchodziliśmy jubileusz 50-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Rykoszynie. Jednostka otrzymała nowy sztandar, który został poświęcony podczas uroczystej mszy świętej. Przedstawiona została historia straży, jej założycieli oraz obecnych działań. Wzorem sąsiednich miejscowości Piekoszowa i Zarączkowa, w których działały zorganizowane straże pożarne, postanowiono założyć Ochotniczą Straż Pożarną w Rykoszynie. Na zebraniu wiejskim za namową naczelnika Józefa Białeckiego z Piekoszowa mieszkańcy założyli straż. Wybrano zarząd. Pierwszym prezesem został Kazimierz Kotwica, naczelnikiem Edward Michalski, gospodarzem Bolesław Giemza, sekretarzem Stanisław Majchrzyk. Początki były bardzo trudne, ale dzięki uporowi naszych druhów zaczęto sprowadzać sprzęt przeciwpożarowy, węże, ubrania moro. Dzięki komendantowi gminnemu druhowi Stefanowi Białackiemu uzyskano motopompę M200. Sprzęt był przechowywany w prywatnych pomieszczeniach druhów Tadeusza Walczaka i Jana Cieślika. Zaczęto myśleć o budowie remizy. W 1970 roku przy pomocy sekretarza gminy, pana Siwka, załatwiono plany budowy, rozpoczęto zwozić materiały na budowę. W 1978 roku oddano do użytku nową remizę. Rok 1997 to szczególny dla naszej jednostki rok. Decyzją komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej zostajemy jako pierwsza z terenu gminy straż włączeni do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Duża satysfakcja, ale także duża odpowiedzialność. Musimy być gotowi na każdy głos syreny. Uchwałą zarządu głównego jednostka z Rykoszyna została odznaczona srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa. O odczytanie uchwały i odznaczenie sztandaru poproszony został prezes Mirosław Pawlak. Gratuluję całej jednostce. Wielu strażaków zostało odznaczonych za zasługi i długoletnią służbę dla społeczności. Złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni zostali ksiądz doktor habilitowany Bogdan Giemza, Krzysztof Lotko i Adam Bernat. Srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni zostali Andrzej Kropisz, Paweł Walas oraz Mariusz Jakubowski. Brązowe medale otrzymali Michał Górski, Tomasz Górski, Wojciech Walczak, Renata Garbat i Elżbieta Nowak. Natomiast wzorowymi strażakami zostali Grzegorz Walczak, Marcin Skwarek, Sylwester Radomski, Patrycja Staszewska, Monika Nowak, Paweł Sidło i Rafał Garbat. Na uroczystość przybyło wielu znakomitych gości, którzy podczas przemówień dziękowali, gratulowali oraz składali życzenia, by kolejne 50 lat służby dla społeczności było pełnych sukcesów. 50 lat to długi okres. 50 lat to czas na stworzenie bogatej historii. Przez ten okres czasu zasłużyliście na ten wspaniały jubileusz, jaki jest 50-lecie waszej działalności. Z tego miejsca chciałbym pogratulować założycielom, jak również tym, którzy w dalszym ciągu kontynuują, że ta jednostka może funkcjonować, podziękować za wiele dziesiątek, a może i setek wyjazdów do pożarów, wyjazdów do wypadków drogowych, że mimo poświęcacie swój czas, mimo własnych zawodowych zajęć wyjeżdżacie do podtopień i za to chciałem wam pogratulować, że w tym roku na każdy sygnał reagowaliście natychmiast, bo mieliśmy w gminie podtopienia wielu domów i na was można było liczyć.
Bardzo się cieszę, że na terenie powiatu kieleckiego jest tak prężna jednostka. Jednostka, która nie musi się obawiać o swoją przyszłość, bo przecież wielu jest również w tej jednostce ludzi młodych. Także gratuluję, wszystkiego najlepszego, życzę Wam wszelkiej pomyślności, a na ręce Pana Prezesa pragnę złożyć okolicznościowy galardon. Dziękuję. Kochani, dziś padło już tak wiele pięknych słów, że niewiele należy dodawać. Na dalsze lata Waszej pracy, służby dla dobra Waszej miejscowości, dla dobra całej gminy życzę Wam wszystkiego co najlepsze, sił, zaangażowania i wytrwałości. Dziś w tym miejscu przyszło mi również reprezentować najmłodszą jednostkę w naszej gminie, jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej z Łosieńka. Gdy spoglądam na napis pod statuatką, gdy myślę o 50-leciu, patrząc na naszą historię niespełna 3-letnią, liczę, że do podobnego jubileuszu brakuje nam 47 lat, ale jestem dobrej myśli i mam nadzieję, że kiedyś na takim jubileuszu w naszej jednostce również się spotkamy. Jubileusz 50-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rykoszynie to historia wielu pokoleń mieszkańców, którzy bezinteresownie oddali się służbie lokalnej społeczności. Kiedy to głos syreny każe nieść pomoc tam, gdzie za poświęcenie dla bliźniego trzeba czasem zapłacić najwyższą cenę. Walka z żywiołem, ochrona życia i mienia obywateli to Wasz cel. Spełnienie wymagań i oczekiwań ludzi sprawia, że strażacy są obdarzani największym zaufaniem i uznaniem społecznym. Niech ta opinia towarzyszy Wam każdego dnia, a wspaniała postawa, zaangażowanie i ofiarność będą wzorem dla innych. Życzę Wam wszelkiej pomyślności osobistej oraz zadowolenia z wykonywania obowiązków strażaka ochotnika. Niech podejmowane działania przyniosą Wam wiele satysfakcji i będą inspiracją do dalszych działań w dziele humanitarnej służby ludziom w myśl dewizy Bogu na chwałę, ludziom na ratunek. Stowarzyszenie, które reprezentujemy, wspiera działaniami tą jednostkę już od 2011 roku. Pan prezes pamięta nasz pierwszy wspólny projekt z działania 9.5, a również tutaj wiceprezesem naszego stowarzyszenia jest naczelnik Krzysztof, dzisiaj honorowany medalami. Straszliwie się tutaj cieszymy, że wspólnie udaje nam się współpracować i mam nadzieję, że w przyszłym okresie programowania pojawią się kolejne projekty, będziemy pisać o wsparcie na różne działania, aby rozwijać i kwalifikacje, i Wasze zaplecze sprzętowe, jeżeli na to się, że tak powiem, uda składać. Dziękuję serdecznie, wszystkiego dobrego. Po wręczeniu medali zaproszeni goście mogli wpisać się do pamiątkowej strażackiej księgi.